Dzisiejszy odcinek będzie totalnie niestandardowy, ponieważ do całej gry będziemy potrzebowali tylko i wyłącznie jednego bloku. Tego, na którym stoję. No bo nie ma tu nic więcej. Ani tu, ani tu. Może być ciężko. I na razie będzie to w formie tylko i wyłącznie jednego odcinka, ale jeżeli wam się to spodoba, to zostawcie łapki w górę, to wtedy być może zrobimy sobie kontynuację tego, bo to jest dosyć ciekawy sposób na przejście gry. O ile się w ogóle da to zrobić. W sensie, jeżeli zniszczę ten blok check pode mną, to otrzymuję w tym momencie dwa kolejne bloki. W sensie, dalej mam tą ziemię, bo ją mega potrzebuję, nie mogę jej zgubić, bo jeżeli ona mi wypadnie, to już nie dostanę więcej rzeczy. A na ten moment jedynym takim... A na ten moment jedyne, co mogę zrobić, to te bloki, które dostałem aktualnie, czyli mogę sobie zrobić schody do nieba. Ja jestem już w niebie, po co mi te schody? No, także... Oj, może być to naprawdę trudne. O, fajnie, mogę sobie wpisać. Ale osiągnięcie, co? Dobra, ja bym poprosił na przykład... Uuu! A ten dirt też będzie dawał mi rzeczy, czy już nie? Ej, jak kozacko, dostałem totem nieśmiertelności, tylko że jak spadnę, to i tak nic mi to nie da. Dobra, dostałem drzewo, z tego będziemy mogli zacząć robić jakiś teren, żeby chociaż się tutaj móc przemieszczać, bo na razie jest ciężko. Czy ten dirt jest mi do czegokolwiek potrzebny? Ej, ja wiem, do czego jest mi potrzebny, przecież żarcie będę potrzebował za moment. O, gdzie się mam więcej. A jak chcecie sami spróbować, to macie link w opisie, bo to jest generalnie, z czego pamiętam, mapa Zetiego chyba? Jestem pewny, przepraszam, że nie pamiętam. Macie link w opisie, tam wszystko będziecie mieli wpisane. Dobrze, dostałem... Po co mi to? Da się na tym stanąć? Jaki ryzykant ty, dobra, weź wróć. Mam jeszcze taki bloczek, ja mam tylko nadzieję, że zaraz moby nie będą mi się pojawiały, bo wtedy zrobi się już w ogóle totalnie ciężko. Totem nieśmiertelności, w jaki sposób mogłem tutaj niby zginąć? Ja bym poprosił jakiegoś przyjaciela, bo ja nie chcę tu być sam. Bo tutaj leci dosłownie wszystko tak jak widzicie, czyli mogę nawet zasadzić sobie drzewo i to właśnie zrobię. Pato! No i elegancko to chodziło. O, kubraczek, dobrze, bo tu u góry wieje delikatnie, to by się przydało. Ale muszę wam powiedzieć, że zachody słońca w Minecrafcie to jest naprawdę piękne. W sensie, jak zachodzi sobie księżyc, sobie wschodzi, on wchodzi do góry, tak? A to schodzi. Dobrze, dobrze powiedziałem. Nieistotne, czasami muszę się pokłócić ze sobą w głowie, żeby było mi prościej coś zrozumieć. O to chodziło, właśnie ja chciałem tak o... Idiot, to byś to zrzucił! Ja chciałem tutaj postawić, żeby wam pokazać zupę. To było głupie. O. Mam płytę, jakbym dostał jeszcze to do grania, to byłoby kozacko. Moglibyśmy sobie puścić i przy tych pięknych dźwiękach dalej podziwiać. Nic, bo nic tu nie ma. O. I widziałeś, o to chodziło, żeby w końcu coś dostać. Dobrze, niech będzie. Bo w teorii chyba da się tutaj dostać burak. Da się tutaj chyba pójść do netheru i tak dalej. Tylko ja nie wiem, czy nether w ogóle istnieje, bo tego nie sprawdzałem. Ja myślałem, że to jest coś enchantowanego, a to jest zwykły różowy barwnik. Co ja mogę z nim zrobić? Nic nie mogę z nim zrobić. O! Fajnie, przydało się. Daj mi coś konkretniejszego, no po co mi to? Kogo mam tu zamknąć? Jakbym jakieś drewno chociaż dostał, to byłoby fajnie, mógłbym sobie zrobić skrzynkę, żeby nie trzymać tych wszystkich rzeczy przy sobie. Co mi ten kaktus? O, głowa wither szkeletona. Super. Co ja tu mam? Co to jest cod? W sensie, co to jest? Mam kolejną płytę, dostanę odtwarzacz, będzie kozacko. I czym jest cod? To będzie jakiś ziomek, czy tak... Serio! Po co mi ten śledź tutaj? Ze wszystkich mobów, tutaj nie wiem ile jest mobów w Minecrafcie dużo, naprawdę ja musiałem dostać... Musiałem dostać to! A redstone'owa lampa, zaraz będę miał chociaż światełko tutaj. Czy to się załamać idzie? Beacon. Sam niby z nim zrobię, weź to. To żeś powiesił. Dobrze, weź jeszcze tą lampę tutaj, jakbyś mógł to... O! Cykładnie, jakbym wyro dostał, to byłoby kozacko, chociaż ja nie mam nic totalnie, żeby cokolwiek sobie zrobić. TNT. No, to na wypadek jakbym miał już dość po prostu. Teraz ja tak zrobię, bo ja nie widzę, co tam w ogóle dostaję. Daj mi skrzynkę, cokolwiek ciekawego, no! Dobra, ja bym sobie wykorzystał jednak jakieś bloki tutaj. Czyli możemy sobie dalej przedłużyć nasze schody do nieba, weź to zdejmij. A! Nie, coś to... No Boże drogi, jak ja nienawidzę takich rzeczy! Jeszcze straciłem kozacką lampę. Weź to tu. Oj, dalej mam schody do nieba. Jeszcze wyżej, teraz postaw to tu. Żebym mógł potem sobie fajnie spać tak... No nieświadomcy, jak to wygląda. Ej, to będzie najpiękniejsza rzecz na świecie, pato. Tu robisz tak, robisz beacon i on świeci. Powinien wysyłać tą taką lutnię, nie? A nie, on nie wyśle lutni, no bo nie mam bloków pod nim. No i się rozwiązała zagadka, dobrze. Kaktusa nawet nie posadzę, no bo nie mam na czym go posadzić. Jedyne co mogę zrobić, to sobie z dirta tutaj obudować i chyba od tego zacznę, no bo nie wiem co więcej. No. Łóżko chciałem! To jest ważna rzecz, że miał łóżko w końcu. Poprosiłbym. Po co mi to? O, a tutaj dajmy sobie redstone. Tak w razie czego, gdyby mi się naprawdę już znudziło. Nawet jakbym chciał zrobić jakiś dom czy cokolwiek, to z czego niby? Jak ja tu bloków nie mam? Nawet drewno mi nie chce kompas, no mi się tu przyda, żebym się przypadkiem nie zgubił, jak gdzieś pójdę. Jeszcze w totalnej ciemności muszę siedzieć, dlaczego? Gdzie jest słońce? Co się stało? Ej, coś... Dlaczego jest totalna ciemność? O co tu chodzi?
No ktoś wziął i słońce ukradł. Ja wiem, to takich dwóch było. Ten, ale to już jest dziadostwo. Gdzie mam słońce? No nie ma. Ani słońca, ani księżyca, nawet nie wiem, co... To jest przerażające. O, ale mam na całe szczęście biały barwnik. Dziękuję, to już mi poprawiło humor. Kozacko. Ja zdaję sobie sprawę, chyba że to drzewo i... O, Shulker. Wrzuć ten syf. Po co ci to wszystko? Dobrze. Ja myślałem, że Shulkera nie widzę. O, no, tory. Tak jakbym chciał zjechać gdzieś, fajnie. Ja tak bym poprosił łóżko jednak, bo ja nie wiem, co się tutaj dzieje. A łóżko trochę by mi ułatwiło sprawę, bo... Trochę zaryzykowałem, no ale wiedziałem, że spadnie. Schody. A łóżko? Aha, tutaj mam w sumie jedną. Ale to i tak, jeżeli mam różne te kolory, to i tak nie dostanę łóżka z tego. Bez sensu. Jezu, to jest Shulker, ja go cały czas nie widzę, czaisz? Przez niego spadnę zaraz. Mam trzy sztandary, łóżka żadnego. A łóżek jest dużo, przecież to... Tam jest 10 łóżek, a w każdym kolorze, 16. Ej, to jest twarz... To jest twarz Creepera. Ja nie wiedziałem. Wiedzieliście o takim bloku, czy nie? Super, to jest przydatna rzecz. Łóżko, gamoniu, łóżko! No po co mi ten diament, weź to był... Nie! Czemu? Czemu to zrobiłem? Jest! Wyro w końcu, dziękuję bardzo! Chcę iść spać, ale tak, żeby nie spać. O. Będzie dzień, czy mi się coś naprawi, czy tak średnio? Ja nie wiem, co się tu dzieje w ogóle. O! W końcu coś widać, bardzo dobrze. O to chodziło. No, teraz mi się podoba. Mogę mieć swojego pająka tutaj? Mogę cię nazwać Maciek? Będziesz Maciek, dobra? To tak, zostajmy na tym, że będziesz Maćkiem moim. Aport! Bierz Maciek, bierz, masz dużo nóg, możesz wziąć. Dobra, nie chcesz aportować, to nie, to poczekamy. Maciuś, to jest moje wyro, w razie czego, że po prostu żeś mi się nie ładował, dobra? Czekaj, tutaj zrobimy miejsce na wyro. Aha, bo to muszę tu... To są jakieś bloki? Bloków w ogóle nie mam. Maciek, masz, żebyś w razie czego mógł się tu... O, widzisz? Przemieść. Przemieścić, żebyś się mógł. Wezmę sobie tego Shulkera, jeszcze przeniosę. Jakbyś Maciek potrzebował, to tam jest toaleta. No! Co z tym śledziem miałem teraz zrobić? Przecież nie da się tu zrobić wody. Ja chciałbym mieć śledzia. Zaraz zobaczymy, co mi życie przyniesie. Może uda mi się mieć potem śledzia. Prawda, Maciek? Naprawdę, myślałem, że miał innego przyjaciela tutaj, ale no... No nie wybierzesz, no! No nic nie zrobisz! Też nie wiesz, o co tu chodzi, prawda? Okej, okay, dostałem drewno, mogę sobie z tego zrobić deseczki i z tego zaraz będę mógł coś zrobić. Co? O, widziałeś? Pa, Maciek, co teraz mamy? Mamy śledzia Salomona. Dajmy mu na imię... Maciek! To jest bardzo oryginalne imię. Maciek, poznaj Maćka. Nie lubisz się z rybami? O, złoto... Aha, już mam. To nie chcę. Dobrze, że mi chociaż ten żarcie nie ucieka, to jedyny plus. Ale powinno, nie? A tak nie ucieka, jeszcze nic jadłem w sumie. No, że mam drugi stół do enchantowania, naprawdę? Ja to bym generalnie potrzebował łopaty, tak sobie myślę. Łopata by mi dużo mogła tutaj ułatwić w sumie. Mam tarczę nawet. O, to sobie wezmę. I mam dywan dla Maćka, żeby miał gdzie spać. To jest twoje kojo, ziomeczku. Jakbyś chciał się przespać, zapraszam. Szczała Ozyrysa, super. Właśnie tego też potrzebowałem. Świnia! O! Ale fajnie, teraz to mamy już w ogóle. To będzie... To będzie... Gertruda. Maciek, Maciek i Gertruda. Mamy świetną rodzinę. Mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną szczęśliwi. Potem dam wam coś do jedzenia. Tylko się proszę nie kłócić. Maciek, przestań jeździć na Gertrudzie, zejdź z niej. A, tam piec był i mi zleciał. To nie jest tak, że połowę rzeczy tutaj po prostu gubię, bo mi spadają na dół? Ej, pająk! Patera! Pająk! Patrz. A, czekaj. Weź tą tarczę! No kurde, źle postawiłem. Ej, Maciek, patera. Czekaj. Haha, jestem pająkiem jak ty! Kozacko. Tak właśnie świetnie się bawimy na naszej wyspie szczęścia. Chcecie trochę arbuza? To będzie arbuz. Jakby ktoś pytał, to...
Maciek, mogłeś z tego zejść, bo trochę mi przeszkadzasz w sumie, bo tak zajmuje za dużo miejsca. Okej, ja sobie zrobię tutaj przejście do mojego domu. To będzie mój dom i wy nie możecie tutaj podchodzić. Na końcu mam taką latarnię, żebyście wiedzieli, że to jest mój dom. I to będą schody. Fejkowe schody, takie na dół. O, i tu jest idealne miejsce, żeby sobie postawić wyro. No i proszę bardzo, no i elegancko jest. No i jest fajniusio. Wziąłem ziemię! Oż ty głupku. Coś ty zrobił. Jest! Dobra, mam. A to trzeba wsta... No, nie! No nie, no nie mogę podnieść! Jest, mam. Jednak wolałbym łopatę dostać na przykład, to było dużo lepsze. Po co mi drugie łóżko? Teraz już nie chcę łóżek, to już nie musisz mi dawać. Co się patrzysz? No, weź mi to. Czajcie, że dostaję same jakieś dziwne rzeczy, a nie dostaję niczego konkretnego? Gertruda, nie chcesz się przejechać? Chcesz, to masz, możesz się karnąć. O, wziąłeś? Możemy się obrócić. Dawaj, gęcia. Nikt nie chce jechać ze mną? Czemu? Pająku Alojzy, dawaj. Zapraszam. O! Teraz będę mógł zrobić kolejne piętro, kozacko. Widziałeś pająk? Teraz będzie fajnie, jak to od dołu wygląda. Jeszcze gorzej niż od góry. Gdzie ty polecisz teraz? Wiesz, że tam nie ma gdzie lecieć. Tu nie ma nic więcej. Ty będziesz miał na imię Maciek.